W tym odcinku pokażę Wam, jak zrobiłam drewniany pojemnik na skarby dla dziewczynki pokryty farbą tablicową, po której można pisać kredą. Z najważniejszych rzeczy, które nam będą potrzebne, to oczywiście taki pojemnik drewniany, różowa farba tablicowa, farby akrylowe w wybranych kolorach, konturówka, w moim przypadku biała, filc do wyłożenia wnętrza, szkatułki, tasiemki ozdobne, serwetka z wybranym motywem. I to chyba takie najważniejsze rzeczy. Na początek przygotowujemy sobie taką szkatułkę, pokrywając ją białą farbą podkładową. Ja tutaj w tym momencie przyklejam sobie maskujące taśmy papierowe, ponieważ będę nakładała czarną farbę akrylową. W moim przypadku tutaj na tę połowę dolnej części skrzyneczki. I tak jak widzicie, nakładam tę farbę gąbką, ponieważ jest to łatwiejszy sposób, daje taką jednorodną strukturkę bez widocznych pociągnięć pędzlem. Farbę tę nakładam dookoła na jednej wysokości oraz tutaj od wewnątrz na tych krawędziach. Góra mi się przybrudziła, ale jak widzieliście, zamaskowałam sobie taśmą, którą w tej chwili właśnie odsuwam, oczywiście po wyschnięciu tej farby czarnej akrylowej, a w tym momencie przy pomocy płaskiego pędzla gąbkowego nakładam farbę akrylową, robiąc taką falkę. Tę farbę nakładam taką dość cienką warstwą. Ona nie musi być bardzo kryjąca. Chodzi o to, żeby zaznaczyć tylko taki szlaczek. I tutaj, jak widzicie, już dookoła jest nałożona, a w tym momencie przy pomocy okrągłego, małego pędzelka gąbkowego nabieram białą i różową farbę i zaznaczam sobie takie kropeczki, na których miejscu w tej chwili pędzelkiem, bokiem tego pędzelka nakładam w taki sposób, jak widzicie, do środka farbę akrylową, tworząc płatki kwiatka. Jest to taki, powiedzmy, uproszczony sposób tak zwanego easy paintingu, czyli takiego łatwego malowania kwiatków. Po takim namalowaniu płatków oczywiście ten środek jeszcze raz poprawiłam, a później w wybrane miejsca naniosłam sobie farbę konturową, kropkując. Te czynności zobaczycie jeszcze za chwilę w dalszej części filmu. W tej chwili nakładam przy pomocy pędzla gąbkowego okrągłego różową farbę tablicową. Tę farbę nakładam na wieko oraz na dolną część skrzyni, co też za chwilę zobaczycie. Dwie warstwy takiej farby. Oczywiście pozostawiamy je do wyschnięcia. Tutaj, jak widzicie, przymierzam sobie różne tasiemki dekoracyjne, które w efekcie końcowym nakleję, żeby tak dodatkowo ozdobić tę skrzyneczkę. Od środka, to znaczy wewnętrzną część wieka, pokrywam farbą akrylową różową. I tutaj też będę naklejać motyw serwetkowy. Pokrywamy dokładnie tą farbą akrylową wieczko od strony wewnętrznej, pozostawiamy do wyschnięcia, a następnie będziemy robić przecierkę szerokim, płaskim pędzlem. Jest to przecierka tak zwana na sucho, czyli na pędzel będziemy nabierać białą farbę. Tej farby nie może być za dużo i lekkimi ruchami będziemy przecierać sobie wewnątrz. I w tej chwili widzicie właśnie to, o czym mówiłam chwilę wcześniej, czyli na wyschniętą różową farbę. Bardzo ważne to jest, żeby to tło było wyschnięte. Nakładamy sobie właśnie białą farbę, tworząc taką przecierkę. Ja tutaj dodatkowo, żeby mi ta serwetka ładnie się odbijała, pędzlem gąbkowym nałożyłam sobie taki biały, że tak powiem, placek podkładu białą farbą akrylową. W tym momencie smaruję klejem i przyklejam serwetkę. Tak, bardzo dokładnie smarujemy klejem do dekupaż, a w tym momencie jeszcze tym pędzlem delikatnie podbielam
wchodząc delikatnie także na serwetkę, aby to tak ładnie mi tworzyło całość. I tutaj, tak jak wcześniej powiedziałam, wracamy sobie do tego momentu malowania kwiatków. To jest bardzo prosta czynność, bardzo fajnie się je maluje. Dodatkowo tutaj jeszcze wykropkujemy sobie pędzelkiem takim do szablonów różowe środki, a w tym momencie konturówką białą nakładam kropeczki, kropkując właśnie środki tych kwiatków oraz zewnętrzne krawędzie tej wstęgi takiej falowanej, którą na początku wyrysowałam. To nam da bardzo fajny efekt. No i na koniec wykładamy sobie filcem środek szkatułki, smarujemy środek klejem introligatorskim. Tu, jak widzicie, już skrzyneczka jest wykończona, filc jest wyłożony w środku. Ja dodatkowo także wykleiłam jeszcze taką tasiemką wykropkowaną. Całość, widzicie, prezentuje się bardzo fajnie. Tutaj próby napisania kredą na pudełku. Zapraszam Was serdecznie do naszego sklepu we Wrocławiu oraz na naszą stronę kreateria.pl.